Cześć, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Moi drodzy, witajcie. Dzisiaj porozmawiamy sobie tak luźno o nowościach, o produktach, które testuję, które polecam. No i też może troszkę o tym sezonie wiosennym, który no nie zawsze jeszcze za oknem to dobrze widzimy, ale jednak ta wiosna już powinna być przynajmniej pełną parą, więc tutaj o takich sezonowych produktach na keto. Zaczniemy sobie od konopi. Ja konopię już od dłuższego czasu stosuję i nieraz moim podopiecznym i Wam również polecam. I teraz tak, nie mówię o oleju CBD, chociaż on też u wielu osób mega się sprawdza pod takim kątem kognitywnym, pod kątem wpływu również na układ nerwowy. Natomiast ja jestem teraz w ciąży, oleju CBD nie stosuję, ale stosuję białko konopne. I białko konopne w ogóle jest fantastycznym źródłem białka, zarówno dla osób na keto, a już szczególnie dla osób, które starają się ograniczyć produkty mięsne, a często do mnie piszecie właśnie w tej sprawie, więc wtedy naprawdę białko konopne będzie ekstra, a dodatkowo jeżeli na przykład jesteśmy na redukcji, chcemy trochę schudnąć, no to też jest to fantastyczne źródło białka. Przede wszystkim białko konopne ma 20 aminokwasów, w tym 9 tych niezbędnych aminokwasów, które nam są potrzebne, także jest bardzo jakby pod tym kątem dobre. Jeżeli mamy ekologiczne, dobre, sprawdzone białko, to będzie ono nie tylko źródłem białka dobrego, ale w ogóle konopie są też fantastycznym źródłem dobrego błonnika, wielu witamin, składników mineralnych i ja je stosuję na co dzień, już Wam mówię w jaki sposób. Ja najbardziej lubię po prostu stosować nasiona konopi i one właśnie mają, to są jakby, nazywają się też hemp hearts, czyli takie serca konopne, tak naprawdę to są orzechy, ale mówimy o tym nasiona i one są fantastycznym także źródłem właśnie tutaj magnezu, fosforu, cynku, witaminy E i właśnie mają więcej błonnika niż samo białko konopne. I w ogóle zarówno nasiona, jak i białko jest bardzo dobrym źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych i też tych właśnie kwasów omega-3, o które nam chodzi. Ono ma bardzo dobrą proporcję omega-6 do omega-3, czyli jakby w celu wyrównania stanów zapalnych, minimalizowania ich jest bardzo dobre. I jest też fantastycznym źródłem GLA. To jest taki kwas, o którym ja Wam pewnie wspominałam w kontekście na przykład oleju z ogórecznika. I on mimo tego, że jest to kwas omega-6, to ma takie działanie przeciwzapalne, porównywalne właśnie do kwasów omega-3, a nawet niweluje tą omega-6, którą mamy, jeżeli byśmy mieli na przykład niezbilansowany posiłek, który będzie miał dużo innych prozapalnych tłuszczów. Także GLA jak najbardziej fajnie jest mieć w swojej diecie i właśnie tutaj znowu konopie będą fajnym jego źródłem. Ja takie nasiona konopi bardzo często dodaję do koktajli, dodaję sobie do na przykład do konopianki, tak? Czyli do takiej keto owsianki, którą przygotowuję. Wiem, że też moim podopiecznym, którzy korzystają z tego przepisu, ona bardzo smakuje, także jest to fajna opcja. Można też po prostu sobie posypywać sałatki. Moje dzieciaki, które jedzą nieraz takie proste po prostu placuszki na śniadanie, jajko plus banan, to też właśnie dodaję do tego te nasiona konopi. Jest to świetne źródło białka, tak samo dla dzieci. No i mamy też właśnie już stricte białko konopne. Tutaj akurat mam kakaowe. I ono właśnie będzie miało no, zdecydowanie więcej białka, natomiast pod kątem właśnie redukcji czy uzupełnienia swojej diety w białko, jakieś koktajle białkowe, to białko Wam bardzo polecam. Ono oczywiście też jest bezsmakowe czy w różnych innych smakach, zupełnie naturalne. To są w ogóle produkty z firmy Hemp King. I ja mam dla Was kod rabatowy specjalny, sama jakby testuję od jakiegoś czasu te produkty. Oni mają bardzo dużo badań, certyfikatów i też pod kątem ekologicznym spełniają wszelkie wymogi i mają naprawdę szeroką ofertę. Także jeżeli tylko chcecie skorzystać z kodu, to zapraszam Was do opisu filmu, tam znajdziecie linki.
Wszystko to, co jest fajne, to jest to też właśnie w szklanych pojemnikach, więc ograniczamy ten nieszczęsny plastik. Próbowałam też herbatki konopnej, która tutaj ma akurat, ta, którą ja mam, 40% kwiatów i liści konopi siewnych, 15% imbir, 15% kurkuma, liście moringi i 15% hibiskus, więc ma taki dość przyjemny smak, ta akurat jest na odporność. Ja w ogóle za chwilę Wam pokażę jeszcze inne herbatki. Staram się teraz pić różne herbaty, żeby sobie gdzieś tam to nawodnienie uzupełniać takimi też nie tylko wodą, ale też nie tylko herbatami, które mają w sobie kofeinę, no ale też bezkofeinowymi. Więc tutaj pod kątem ciąży, karmienia, dzieci, to tego typu rzeczy też się sprawdzą. I mam też olej konopny, akurat z czernuszką. On jest w ciemnej butelce szklanej, pamiętajcie, żeby to przechowywać w lodówce. I tutaj mamy też właśnie 50% konopi i 50% czernuszki, no, oczywiście są tłoczone na zimno. Taki olej ja traktuję po prostu w postaci suplementu i sobie wymiennie suplementuję z łyżki te oleje. Natomiast no, smak, jeżeli ktoś lubi, tutaj jest połowa czarnuszki, więc jeżeli lubicie czarnuszkę, no to oczywiście można sobie też dodawać do jakichś dressingów czy sałatek. Jeżeli chcecie też podostować CBD czy właśnie inne rzeczy, jeżeli chodzi o konopie, to z czystym sumieniem Wam polecam, żebyście sobie tam zajrzeli. Może jeżeli Was temat CBD interesuje, to zrobimy o tym oddzielny film. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie nasiona konopi, o białko konopne, to są rzeczy, które jakby nie mają tego samego działania co CBD, ale są właśnie fantastycznym źródłem białka pełnowartościowego, witamin i minerałów, także to Wam spokojnie polecam. No to już przejdźmy do tych herbatek. Słuchajcie, ostatnio po prostu piję bardzo dużo właśnie różnych takich, na przykład dzika róża, witaminka, proszę bardzo, tarniówka z owocu tarniny i tu jeszcze mamy malinę owo-różaną. W ogóle malinowa herbata z takich samych suszonych malin, które ja później zjadałam, już jej nie mam, bo całą wypiłam. To są rzeczy, które dostaniecie w naprawdę fajnej cenie na e-superfood, więc polecam. Pod kątem nawodnienia wiem, że wiele osób ma z tym problem, żeby pić większej ilości wody, więc naprawdę możecie się tym takimi herbatkami wesprzeć i one nie powinny, oczywiście jak ktoś ma, nie wiem, bardzo duże problemy z gospodarką cukrową i zaczyna keto, no to można sobie gdzieś tam sprawdzić, czy taka owocowa herbata po prostu po wypiciu nie podnosi Wam za bardzo glukozy, czyli robimy ten domowy test właśnie z glukozą, czyli mierzymy sobie glukozę przed wypiciem herbaty i na przykład godzinkę, pół godziny po wypiciu tej herbaty, tylko tam nic w międzyczasie nie jemy, nie żujemy i tak dalej. Ale zazwyczaj taka herbata owocowa ani nas nie wybije nawet z postu, jeżeli akurat robimy okno żywieniowe, także śmiało możecie ją stosować. I jest jeszcze jedna herbata, która też ma właśnie ograniczoną ilość kofeiny. Też na e-superfood, firma moja, oni mają też inne fajne herbatki, nazywa się Kukiha i charakteryzuje się tym, to jest japońska herbata i ona jest właśnie robiona z łodyg i z gałązek, czyli jakby nie z liści, tylko z tych pozostałych elementów tych krzewów herbacianych i właśnie dzięki temu ma taki słodkawy, fajny smak i mniej kofeiny i tu jest właśnie napisane w diecie makrobiotycznej, uznawana za herbatę nisko pobudzającą, poleca się ją osobom starszym i dzieciom. I kobietom w ciąży też. Także też sobie możecie wypróbować, jeżeli szukacie takich rzeczy. Moi drodzy, a teraz przechodzimy w ogóle do moich hitów, bo od jakiegoś czasu coraz więcej się pojawia zamienników pieczywa, czyli keto pieczywa, pieczywa bardziej białkowego. Ja wiem, że są też takie no już keto zamienniki, które możecie gdzieś tam kupić w sklepach i ja nie wszystkie uważam, że mają dobry skład. Ja jestem raczej przeciwniczką spożywania pszenicy na keto, nawet jak to będzie zbilansowane i jakichś bardzo przetworzonych produktów. A tutaj właśnie mamy nieprzetworzone rzeczy. O bułkach, keto bułkach już Wam chyba mówiłam z pięciu przemian i dalej utrzymuję to, że naprawdę są mega. One są na mące migdałowej, kokosowej, łuska babki jajowatej, inulina, sól, drożdże, czyli mega czysty skład. Natomiast pięć przemian ma też teraz, zobaczcie, bezglutenową mieszankę do wypieku chleba keto. I tutaj skład jest bardzo właśnie podobny, natomiast mamy tutaj też pestki. Słuchajcie, jak pokazują badania, jeżeli chodzi o to utlenianie się kwasów omega-3 pod wpływem wysokiej temperatury, na przykład właśnie w chlebach, bo niektórzy się obawiają tego pieczenia z pestkami, z nasionami, z siemieniem, mąką migdałową i tak dalej,
to ja też długo gdzieś tam szukałam różnych informacji. Pokazywałam Wam kiedyś badanie, które pokazało, że tych tłuszczów rzeczywiście utlenionych trans jest mało w tych wypiekach. I też czytałam właśnie o tym, że rzeczywiście te nasiona, jeżeli oczywiście tego nie w bardzo wysokich temperaturach nie robimy, to nic złego tam się raczej nie wydarzy w tym pieczeniu, więc uważam, że będzie to i tak lepsze niż po prostu jedzenie jakiegoś chleba, nawet ketogenicznego, który jest po prostu mocno przetworzony i ma tam różne dziwne rzeczy i jakieś sproszkowane białka jajek nieraz i pszenicę w różnej postaci. No ja akurat uważam, że to jest dla nas lepsza opcja i sama stosuję. To jest na ten moment chyba mój ulubiony chleb. Robi się go bardzo prosto. Po prostu wsypujemy mieszankę do miski, dolewamy pół litra wody, mieszamy, wkładamy do formy i pieczemy. I tyle. Jakby koniec filozofii, więc jest to mega, mega proste. Jest też drugi chleb i jego może widzieliście na Instagramie, wrzucałam informację, jak go zrobić. To jest tylko już opakowanie, bo nie mam już tego chleba, bo mi się skończył. To jest z firmy Coco Farm z olejem kokosowym, też jest bardzo fajny. Także polecam po prostu sobie, jeżeli macie ochotę na takie zamienniki, na przykład na szybkie śniadanie czy coś, jakiś lunchbox do pracy, to po prostu weźcie sobie, kupcie jedno i drugie i sprawdźcie, co Wam bardziej smakuje, bo to, jak wiecie, kwestia gustu. I jeszcze z rzeczy nie keto, ale bezglutenowych, ja ostatnio skusiłam się na pizzę. Bezglutenowa mieszanka do wypieku pizzy i naprawdę ta pizza była bardzo smaczna. I też jakby nie ma tutaj większej filozofii, dolewamy wodę, mieszamy, czekamy i po prostu robimy pizzę. Także spoko, jeżeli chcecie zdrowo, a ja akurat jeżeli chodzi o gluten, no to my się bardzo z glutenem nie lubimy, a chcecie sobie podbić węglowodany, to polecam. I jeszcze jedna rzecz, o której też chyba już kiedyś mówiłam. Dla osób, które nie mają czasu na większe gotowanie, ja ostatnio jakiś mam smaka na kuchnię azjatycką i tu mamy Red Curry Kit, jest też, to jest czerwone akurat curry, jest też zielone i słuchajcie, to się robi mega szybko, to jest jakby gotowiec do takiego dania właśnie jakiegoś, no albo z mięsem, albo z rybą. Ja już różnie też to robiłam i tutaj mamy właśnie mleczko kokosowe, pastę, jak lubicie takie pikantne, tajskie, azjatyckie smaki, to naprawdę jest to fajna opcja i po prostu potrzebujemy do tego tylko albo mięso, na przykład kurczaka, albo rybę, też pod kątem redukcji to jest spoko, bo tutaj jakby chude mięso jak najbardziej wchodzi w grę i można, oczywiście tutaj jest propozycja podania z ryżem jęczmienowym, ale jeżeli jesteśmy na keto, to możemy to zjeść i ja tak robię zupełnie bez niczego, no albo na przykład z jakimś makaronem koniak czy innym makaronem i właśnie chcę Wam o tym powiedzieć, bo jak nie lubicie makaronu koniak, to są makarony, można sobie po prostu zrobić jakieś makarony warzywne, a teraz idzie wiosna, lato, więc jest sezon na te nasze polskie warzywa. Ja mam tutaj akurat taką temperówkę do warzyw, większych i mniejszych i bardzo często tego używamy. Mój ulubiony makaron spaghetti to jest z cukinii, ale naprawdę można kombinować i próbować różnych rzeczy, także jeżeli chcecie, to jest takie narzędzie, które mega to ułatwia. Można oczywiście drobno pokroić, czy użyć normalnej jakby obieraczki, ale to jest naprawdę fajna sprawa, bo nam wychodzi po prostu spaghetti. I właśnie, nawiązując do tego, że idzie wiosna, lato, jeżeli jesteście na keto, to naprawdę warto podnosić tą ilość węglowodanów w naszej diecie, jeżeli mamy wyrównaną glikemię, bo na keto nie chodzi o to, żeby jechać na 20 gramach węglowodanów, to wbrew pozorom może się źle skończyć u niektórych osób, bo mogą się pojawić pewne niedobory i może to przede wszystkim pod kątem hormonalnym nie być najlepsze dla naszego organizmu i nie zwiększa naszej elastyczności metabolicznej, czyli tego, że my potrafimy korzystać zarówno z tłuszczu, jak i glukozy jako źródła energii. To jest dla nas jakby najbardziej optymalny stan, przynajmniej według mnie i mojej wiedzy na ten moment. Dlatego też, jeżeli macie ochotę, to po prostu sięgajcie po te nasze najlepiej sezonowe warzywa, owoce. Polecam Wam na przykład jabłko. Bardzo wiele osób dziwi się, że można zjeść na keto jabłko. Ale jeżeli je dobrze sobie gdzieś tam wprowadzimy, czy nawet po prostu zjemy jabłko, to naprawdę nie stanie nam się krzywda. A jeżeli chcecie zadbać o to, żeby nas jakby nie wyrzuciło z tej ketozy i obniżyć ten ładunek glikemiczny produktu, to przypominam, że
żeby obniżyć ładunek glikemiczny produktu, dodajemy do węglowodanów błonnik, bo on spowalnia ten proces wchłaniania glukozy i dodajemy też dobre źródło tłuszczów nienasyconych, najlepiej by było, czyli albo oleju MCT, który jest nasycony, ale też jest bardzo dobry do tego. Czyli na przykład ja sobie takie jabłuszko czy pół jabłka dodaję na przykład do deseru puddingu chia. Tam mamy nasiona chia, czyli fajne źródło tłuszczu i fajne źródło błonnika, na przykład na mleku kokosowym. I można sobie do tego, jeżeli na przykład jeszcze jesteście na adaptacji czy na redukcji, chcecie podbić ten tłuszcz, no, z którym łatwiej nam będzie spalać tkankę tłuszczową, czyli na przykład MCT, można sobie dodać też łyżkę takiego MCT i wtedy spokojnie bilansujemy taki posiłek i jeżeli nawet będzie troszeczkę więcej węglowodanów w tym posiłku, to naprawdę nic się nie stanie, także bardzo Was proszę, nie świrujmy na tym punkcie. I zapraszam Was też na Instagrama, bo tam staram się dzielić jakimiś właśnie tipami prostymi, szybkimi odnośnie jedzenia i tam właśnie była informacja o tym moim puddingu chia z jabłkiem i dodatkowo jak sobie dodacie na przykład do jabłka cynamon, to on też ma takie działanie, które wspomaga i jakby hamuje ten wyrzut tej glukozy do krwi, więc tutaj akurat jest to całkiem fajne połączenie. Także nie bójmy się eksperymentować. Konopie to jest na pewno coś, co polecam. Pod kątem ograniczania kofeiny polecam różnego rodzaju fajne herbatki teraz, chociaż jak jest ładna pogoda, to woda z sokiem z cytryny i z jakimś imbirem czy cynamonem też będzie bardzo fajnie tutaj działała. Natomiast no, ostatnio po prostu mój chyba faworyt to jest keto chleb, który się robi mega szybko i nawet szybciej niż te moje przepisy różne, które mam na chleb i bułki, więc dla zapracowanych. Ja mam ostatnio smaka na tajskie jedzenie, także tutaj też Azja nam troszeczkę zawitała i przypominam o tym, że nie boimy się węglowodanów, one nie gryzą. Jak wszystko mamy tutaj ogarnięte, zbilansowane, to nie czynią szkody, a wręcz mogą nam właśnie pomóc w przywróceniu elastyczności metabolicznej, a także w tym, żebyśmy po prostu czuli się normalnie, nawet będąc na keto, a nie czuli, że z każdej strony mamy jakieś zakazy i ograniczenia. Bo to dla naszej psychiki na dłuższą metę nie jest dobre. No a przecież mam nadzieję, że Wam również zależy na tym, żeby keto to po prostu był taki nasz nowy, zdrowy styl życia. A w życiu nie chodzi o to, żeby się cały czas ograniczać, tylko żeby to wszystko było elastyczne i przyjemne. No i tego Wam życzę w tym naszym fantastycznym maju. Pozdrawiam ciepło, zapraszam na Keto Q&A w piątek, zapraszam do subskrybowania kanału oczywiście i naciśnięcia dzwoneczka i sprawdzenia linków do tych wszystkich fantastycznych produktów w opisie filmu. Trzymajcie się, cześć!